Dzień dobry, jest piątek, 16 czerwca. Robert Malik, zapraszam na Kurier Jeleniogórski. Jeleniogórskie Domy Kultury przygotowały moc atrakcji na nadchodzące wakacje. W naszym materiale sprawdzamy, czego dokładnie możemy się spodziewać. Jak co roku bogatą ofertę wakacyjną dla dzieci przygotowały jeleniogórskie placówki kulturalne. Mnogość atrakcji na pewno zaspokoi potrzeby milusińskich. Nasze wizyty po tych placówkach rozpoczęliśmy od Osiedlowego Domu Kultury. W lipcu tradycyjnie organizujemy półkolonie dla dzieci, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem. One zaczynają się równo z początkiem wakacji i kończą w trzecim tygodniu lipca. Nie będę Państwa specjalnie zachęcać, bo nie ma już niestety miejsc. Natomiast dla dzieci przygotowaliśmy dwie dodatkowe atrakcje, na które ciągle jeszcze są wolne miejsca i zapraszamy. Jedna to jest zupełna nowość, ponieważ w związku z organizacją projektu Jedzie Pociąg, czyli artystyczna podróż przez granicę, przygotowaliśmy dla dzieci ofertę wypoczynku w Czechach i organizujemy takie letnie półkolonie, warsztaty szklarskie, tak by to można było nazwać, dla dzieci w Nowym Borze od 23 do 29 lipca. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjna forma wypoczynku, więc serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. W sierpniu tradycyjnie również dla dzieci warsztaty artystyczne Lato w mieście. To są warsztaty dofinansowane przez miasto Jelenia Góra, więc cena jest również bardzo konkurencyjna. Trwają od 31 lipca do 18 sierpnia i również jeszcze są wolne miejsca. Dla młodzieży proponujemy kolejną edycję międzynarodowych warsztatów artystycznych, które tym razem odbędą się we Francji. To jest oferta dla młodzieży w wieku od 15 do 18 roku życia. Od 10 do 21 lipca te warsztaty trwają. Na wszystkie te formy można się zapisywać w Osiedlowym Domu Kultury. Natomiast wszystkich widzów, już niezależnie od wieku, zapraszamy w sierpniu, bo to są tradycyjnie w każdy piątek sierpnia spotkania z rowerowym letnim kinem. Te spotkania odbywają się o godzinie 21 na dziedzińcu ODK, wtedy kiedy jest już ciemno, bo to są plenerowe pokazy. I prezentujemy wtedy filmy nagradzane i prezentowane na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach kina niezależnego. W tym również będzie można zobaczyć filmy nagrodzone na festiwalu Zoom Zbliżenia, który my organizujemy. Także zapraszamy serdecznie przez całe wakacje do Osiedlowego Domu Kultury. Cieplicka Przystań Twórcza jak co roku z pomysłem przygotowała się do wakacyjnego okresu. Przystań Twórcza jak co roku organizuje letnie warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Dla tych dzieci, które niestety nigdzie nie pojadą na jakieś tam wakacje, wyjazdy, albo pojadą tylko na część, więc rodzice nie mają co zrobić z tymi dziećmi w okresie, kiedy tych zajęć w szkole nie ma. Dlatego też my organizujemy takie warsztaty, na których dzieci od godziny 8 do 16 przebywają pod naszą opieką, pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i opiekunów. I te 8 godzin zarówno dla nas, jak i dla dzieci, to jest czas na świetną zabawę, na wycieczki nie tylko w regionie Jeleniej Góry, ale także poza. Staramy się im zapewnić ten czas w jak najbardziej atrakcyjny sposób, żeby to nie było tylko siedzenie u nas w siedzibie i rysowanie, kolorowanie czy malowanie farbami, ale jak najwięcej na świeżym powietrzu, jak najwięcej ruchu i tych takich zabaw dla nich nieznanych też, takich, które żeby nie było komputera, nie było telefonów, tabletów i tym podobnych rzeczy. Piłkę na pewno pograją, na boisku będą się wygłupiać, szaleć, będziemy organizować zawody sportowe, wycieczki poza Jelenią Górę, jak na przykład Dom Pachnący Chlebem, Żelazny Tygiel Waloński, będziemy jeździć do Explora Parku. Tygodnie są tematyczne, jest na przykład, są naukowcy, są odkrywcy, także robią różne, na przykład będziemy jechać do Zielonego Laboratorium, czyli dzieci będą sobie robić tutaj też przez tydzień różne takie rzeczy związane z laboratorium, czyli będą coś farbować, coś lepić, coś sklejać i uczyć się takich rzeczy też z chemią związanych, ale oczywiście to nie ma nic wspólnego ze szkołą, czyli robimy to w formie zabawy i takiej przystępnej bardziej dla dzieci formy. Miejski Dom Kultury Muflon w tym roku postawił na zajęcia artystyczne i zabawy plenerowe. Letnie warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat i 4 tygodnie poświęcone wyprawie po skarb. Pierwsza z wypraw odbędzie się pod hasłem Kowbojska wyprawa po skarb. Następnie coś dla żądnych przygód maluchów, czyli survivalowa wyprawa po skarb na koniec świata. Na kolejną wyprawę dzieci wyruszą przebrane za Indian.
Będą to zajęcia w plenerze, będzie wycieczka, ale też będą zajęcia plastyczne, będziemy kręcić mini filmiki. Mamy jeszcze wolne miejsca, ale bardzo te miejsca się kurczą w szybkim tempie, więc jeżeli ktoś jest bardzo chętny, to zapraszamy do nas. Koszt 165 zł za tydzień, w tym jest obiad, poczęstunki, wycieczka, materiały plastyczne i wszystko, co potrzebne do tego, żeby się dobrze bawić. Patrząc na przygotowaną ofertę, możemy mieć pewność, że dzieci będą chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach w domach kultury. Wakacje to także idealny czas, by popracować nad kondycją fizyczną. Pomogą nam w tym ośrodki sportowe z Jeleniej Góry. Wakacje to idealny czas, aby choć na chwilę odejść od komputera i spędzić czas na świeżym powietrzu, uprawiając ulubiony sport. Pomóc w tym mogą kolonie organizowane dla dzieci i młodzieży przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Zajęcia będą się odbywały przede wszystkim na kortach, na basenie, na boiskach, na hali sportowej. Od godziny 8 do 16 dzieci będą miały zapewnione doskonałą opiekę, będą się nimi opiekowali wychowawcy, a zajęcia będzie prowadziła wykwalifikowana kadra trenersko-instruktorska, która na co dzień jest zatrudniona w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu. Będziemy się uczyć grać w tenisa, będziemy się uczyć pływać, będziemy grali w piłkę nożną, będziemy grali w siatkówkę, będziemy grali w koszykówkę, w unihokeja, w badmintona. Będziemy ćwiczyli codziennie. Zajęcia zaczynają się gimnastyką poranną. Wszystko jest uzależnione od pogody. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to przede wszystkim zajęcia będą się odbywały na zewnątrz, na basenie, na kortach, w parku, na boiskach, zarówno naszych boiskach, jak i boiskach szkolnych. Natomiast wtedy, kiedy warunki będą niesprzyjające, mamy zapewnioną naszą halę sportową, w której też będą odbywały się zajęcia. Będą się wtedy odbywały zajęcia gry w warcaby, nauka gry w szachy, nauka badmintona, nauka, powiedzmy, gry w koszyków, w hali czy w piłkę ręczną. Tak jak mówię, no, nasza oferta jest bardzo, bardzo bogata. Jeśli komuś nie udało się zapisać dziecka na kolonie, to nic straconego. Zawsze można miło spędzić czas, korzystając z basenów w Termach Cieplickich. Baseny zewnętrzne są czynne już od maja, od godziny wakacji lipiec, sierpień, od godziny 9 do godziny 20. W poniedziałki, środy i czwartki bez zmian aqua aerobic oraz, to dosyć ważna informacja, bo nie przestajemy kontynuować lekcji nauki pływania w szkole pana Kropelki, więc wszystkie dzieci i młodzież zapraszamy. Poza standardową ofertą w termach organizowane będą zajęcia dla dzieci i młodzieży, między innymi z pierwszej pomocy. Bezpieczne wakacje w Termach Cieplickich. Akcja, no, inicjatywa ma na celu przygotowanie młodzieży, dzieci, ale również dorosłych do bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. W akcję włączyła się także Komenda Państwowej Straży Pożarnej i planujemy, oprócz tego, że będzie można się dobrze bawić w basenach, również uczestniczyć w akcji ratowniczej, jak również poznać sprzęt, który jest do tego niezbędny. Dużą atrakcją będzie płetwonurek tutaj na naszych basenach, który będzie prowadził akcję poszukiwawczą pod powierzchnią wody. Dzieciaki, młodzież będą mogły również nauczyć się albo przypomnieć sobie, jak udzielać pierwszej pomocy, masażu serca na fantomach. Oprócz przygotowanych wielu atrakcji dla dzieci, pracownicy term zapewniają, że dorośli też nie będą się nudzić. W czasie wakacji planujemy imprezy z muzyką na żywo. Mam nadzieję, że wtedy, tak jak w poprzednich edycjach, wszyscy będą się dobrze bawić. Będzie kolorowo, wesoło i pogoda nam dopisze. Natomiast wielbicielom piłki nożnej przypominamy, że chociaż stadion na Złotniczej będzie remontowany, to jednak wcale to nie oznacza, że zostanie całkowicie zamknięty. Będziemy gościli tutaj piłkarzy, lekkoatletów i tenisistów stołowych na obozach sportowych w lecie. Zapraszamy również wszystkich mieszkańców, którzy biegają u nas wieczorami na bieżni, ażeby w dalszym ciągu w lecie kontynuowali swoją aktywność fizyczną. Zapraszamy również wszystkie półkolonie jeleniogórskie, które chciałyby przyjść na Złotniczą, pokazać dzieciom, jak wygląda stadion, jak wygląda trybuna, odbyć jakieś zajęcia z naszymi instruktorami, o zgłaszanie się. I dla nich również jesteśmy otwarci. No i wszystkich tych, którzy planują
gry, zabawy. Jeżeli nie mają miejsca, również zapraszamy na Złotniczą, jak co roku. Jesteśmy otwarci dla wszystkich chcących z niej korzystać. Do wakacji pozostał jeszcze tylko tydzień, więc już teraz można zaplanować, z jakich atrakcji przygotowanych w Jeleniej Górze chcemy skorzystać w pierwszej kolejności. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejny Kurier Jeleniogórski zapraszamy już za tydzień. Do zobaczenia.